Witajcie kochani w kolejnym vlogu na naszym kanale. Nie było nas przez dłuższy czas, ale to oczywiście przez tą sytuację, jaka teraz ma miejsce. Jesteśmy oczywiście całym sercem z Ukrainą, wspieramy ich jak tylko możemy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, bo nie ukrywam, że też się boimy o nasz kraj, o nasze rodziny. Nie wyobrażam sobie, co ci ludzie teraz przeżywają. Ja jak sobie pomyślałam, że musiałabym uciekać stąd bez niczego, to naprawdę aż płakać się chce. Jeszcze zostawić swojego męża i wysłać go na wojnę, to jest naprawdę coś strasznego. I mam nadzieję, że ten psychopata odpowie surowo za to, co robi, bo to nie jest człowiek. Dla mnie to jest po prostu psychopata, bandyta i nie wiem, jak jeszcze go nazwać. Także nasze vlogi będą się pojawiać, bo wiecie, nie są super jakieś mega rozrywkowe. Ja się nie cieszę z tego, co się teraz dzieje, ale po prostu staramy się żyć normalnie, w miarę możliwości normalnie i będziemy Wam pokazywać to, co u nas się dzieje. Na tą chwilę wróciły dziewczyny do szkoły, Filipek do przedszkola jeszcze nie, bo oczywiście znowu jest chory i to zachorował w ferie. Będąc w domu, bardzo strasznie kaszle i znowu strasznie mi przykro, bo dzisiaj ma bal przebierańców. Wczoraj miał bal przebierańców, dzisiaj miał jechać do teatru. No i oczywiście wszystko to go ominęło. Ale kaszel ma okropny, aż kupiliśmy inhalator i po prostu inhalujemy go teraz solą fizjologiczną, bo wszystkie inne leki oczywiście są na receptę. No ale tak, to co u nas się dzieje. No a ferie, mieliśmy iść na basen, mieliśmy iść na łyżwę, no i właśnie ze względu na to, że Filipek się rozchorował, nie byliśmy nigdzie, ale oczywiście pójdziemy. Myślę teraz po feriach będzie po prostu mniej ludzi, bo dziewczyny nam nie odpuszczą. My tydzień temu mieliśmy gości, znajomych, później my byliśmy u znajomych, to ferie jeszcze było, później robiłam pączki, byłam u mamy na szkoleniu robić pączki, uczyć się robić pączki, później robiłam faworki. Także zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i życzę Wam miłego oglądania. Dzisiaj mamy tłusty czwartek i będę próbowała pierwszy raz odtworzyć pączki mojej mamy. Dostałam od niej przepis, mam nadzieję, że mi wyjdą i że będę mogła ten przepis przekazywać dalej, bo zapewne to jest przepis też mojej babci. A pączki są pyszne, najlepsze takie domowe. Zobaczymy, ja jestem takie bez talencie, jeżeli chodzi o ciasta, w ogóle jeżeli to jest ciasto drożdżowe, to tym bardziej, no ale nic, spróbuję. Ale faworków nie będę już robić, jak już pączki, to już faworki sobie daruję. W każdym razie w sobotę mieliśmy gości, to Wam też tu dam, no pokażę Wam, co tam robiłam mniej więcej, chociaż też nie wszystko. I co? Dzisiaj jedziemy jeszcze do znajomych na noc. Gabrysia jest teraz na gimnastyce, odbierzemy ją i pojedziemy. No i tyle, biorę się za pączki, będę Wam pokazywać. Przepisu Wam na razie nie dam, nie pokażę, bo nie wiem, czy mi wyjdą. Jak wyjdą, to dopiero wtedy, chociaż nie wiem, czy to nie jest, tu wiecie, tajny przepis. W każdym razie przepisów na pączki jest mnóstwo w internecie. No ale ja zrobię ten według mamy. Pączki będę robić, także no zobaczymy. Trochę się boję, ale dobra, nieważne. A w ogóle ostatnio kupiłam kwiatuszki wiosenne, takie prymulki w Lidlu za chyba 2,99, ale już mi więdną. I w ogóle różyczka, którą dostałam od Roberta na walentynki, też mi więdnie. Nie wiem, o co chodzi, no naprawdę nie mam ręki do kwiatów, bo podlewam systematycznie, a one i tak mi więdną, także coś nie halo. Pokażę Wam te prymulki, są śliczne, tak już wiosennie się zrobiło, tylko muszę do Ikei pojechać, ale to już w marcu i kupić osłonki, bo miałam trzy szare takie na krokusy w zeszłym roku. No i w jednej szarej jest choineczka ta mała, też chyba nic z niej nie będzie. No i właśnie jedną mam na tą prymulkę i jeszcze jedna gdzieś jest i nie wiem gdzie. Chyba się nie znajdzie, więc muszę dokupić takie małe osłonki i to tyle. Biorę się za pączki, jest rano, jest 10:30, muszę się wyrobić, bo jak jedziemy do znajomych, to muszę być gotowa tak gdzieś o 16:00 chyba, może nawet wcześniej, że nie wiem ile mi to zejdzie. No, to tyle, dobra, lecę. Tutaj mam przesianą mąkę, kilogram. Tutaj mam masło roztopione z oliwą. Tutaj się robi już zaczyn, droszcze. I tutaj żółtka z cukrem wymieszane na razie. Zaraz będę wszystko dodawać. Tak wygląda po ugnieceniu, wymieszaniu wszystkich składników i
ugnieceniu, jak taki chlebek, ale Robert ugniatał, bo ja nie miałam siły tyle aż gnieść. No, na razie wygląda pięknie, muszą wyjść te pączki. Teraz pod ściereczkę i będzie sobie rosło. Zobaczmy ciasto. Wow, wychodzi z gara. Dobra, musimy pączki robić. Pączuszki wyszły i są bardzo dobre, ale namęczyłam się, żeby je nadziać. Robert nadział je po tym, jak wyrosły chyba, czy po usmażeniu. Po usmażeniu, a ja najpierw zawijałam. A już teraz nie będę tu otwierać, chociaż... O! Takie maluszki niektóre są. O! Spieszymy się do znajomych, jak zwykle, po gabrysie. Więc tak wam tylko na szybko pokażę, ale są pyszne. Dobra. Byłam dzisiaj u mojej mamusi uczyć się robić faworki, bo przepis przepisem, ale jak to wszystko robić i tak dalej. To wolałam zobaczyć, jak robi to moja mama, więc byłam wczoraj swoją drogą, byłam uczyć się robić pączki, bo te, które widzieliście, to też były z przepisu mamy, ale nie wychodziło mi zawijanie powideł te pączki, więc po prostu poszłam na nauki do mamy. No i okazało się, że oczywiście grubsze to ciasto troszkę robiła i takie było bardziej elastyczne, więc łatwiej się te powidła zawijało. Także już wiem, z pączkami myślę, że dojdę do perfekcji. Jak na pierwszy raz to moje też były niezłe, chociaż dżem mi wypływał. Faworki, powiem wam, że nie wiem, czy nie lepiej kupować, bo uderzanie wałkiem w to ciasto, nie wiem, może są jakieś inne metody, ale moja mama właśnie tak robi, że wałkiem to ciasto bije. Ręka mi odpadała, ja nie mam takiej wprawy, ale w sumie raz w roku można się poświęcić. Raz w roku, kochanie, słyszysz? Faworki będą. Nie. To tak jak pierniki na święta, raz w roku. Bo to musi się tak kojarzyć z ostatkami. Ja będę gotował też raz w roku. Nie, no obiady muszą być. A tu są takie różyczki, ślicznie wyglądają też z powidełkami. No tylko z tym jest oczywiście więcej roboty, ale tak, faworki umiem, pączuszki umiem. Pod okiem mamy oczywiście to było robione. Jak będę robić sama, nie wiem, czy mi też wyjdzie. A ty co tu gotujesz pysznego? Nic nie gotuję. Jak to nie? Coś tu jest dobrego. No, także wszystko, nie wiem, czy my wszystko to zjemy, kochanie. Kilka dni nam starczy. Dajcie znać, czy wy też robicie faworki. Albo pączuszki. W tym roku już koniec, limit wyczerpany. Chociaż jeszcze mi mama powiedziała, że ciasto na pączki to jest takie samo jak na bułeczki z jagodami, tylko że się piecze, a nie smaży, więc może któregoś razu pokuszę się o takie bułeczki z jagodami. Jeszcze zobaczymy. Pójdę do mamy. Pójdę do mamy się nauczyć właśnie. No. Dzisiaj robię hummus z groszku, czerwonej fasoli i soczewicy takiej z puszki. Bardzo dobra ta soczewica jest. No i dodam jeszcze suszonych pomidorków i białego serka. I w blenderze zrobię później na bagieteczkę. Jak już trochę zmiksuję, to dodaję białego serka. Takie dwie łyżki i miksuję dalej, żeby gładka była masa. Za 40 minut gości ruszamy jak zwykle w biegu i w polu. Tutaj szykujemy taką deskę seru z wędlinkami. Tutaj ja prażę słonecznik do sałatki. Tutaj się robi szarlotka, będzie z lodami. Tutaj jedna sałatka, druga jest zrobiona z kurczakiem wędzonym. Jeszcze mi zostały takie bagietki do zrobienia i koreczki, więc nie wiem, czy się wyrobię, ale staram się jak mogę. A od samego rana na nogach oczywiście. Jeszcze sprzątanie było w międzyczasie, no, także ekstra. Na razie tak to wygląda. Moja sałatka, grzybki, moja różyczka od męża. Woda, oliweczki, tutaj właśnie taka deska. Serów, wędlinek, koreczki, śledziki. O, ta druga sałatka z kurczakiem wędzonym, tam jeszcze są ogóreczki. No, oczywiście jakieś napoje, idę robić jeszcze te bagietki. Tak, chipsiki, mandarynki. Dobra, to idę jeszcze po winogronka. I takie jeszcze kanapeczki na bagietce, zwykłe z jajeczkiem, pomidorkiem, ogórkiem, serkiem, szyneczką i takie z moim humusem, szynką taką dojrzewającą i bazylią. To jest właśnie ta różyczka i serio, nie wiem, tu całe wyschło, tam się jeszcze trzyma, ale podlewam. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę. Muszę może pourywać. Mamy się zapytam. Mama jest specem od róż. Może coś doradzi. Kurczę.
Aha, tu są moje te premulki, tak, już właśnie jakoś więdnie i takie osłonki muszę dokupić, mam nadzieję, że będą. Tu jest taka różowa też już coś więdnie. Gwiazda betlejemska jeszcze się trzyma. No i żółta chyba, no nie, też tutaj kwiatuszek więdnie, także nie wiem co jest. Aloes też jakoś tak, nie wiem, marnie. Nie mogę mieć kwiatów. Jedziemy po Gabrysie i do znajomych. Pączki spakowane, tu prezenty, bo wrześnica Roberta ma urodziny. Ale tu już hiacynty kupiłam. No, nie pokażę chyba za bardzo, bo się spieszymy. Grę taką, pieski, jak Gabrysia dostała, nie wiem czy wam pokazywałam, jak nie taka i pokażę. Taką torebeczkę na telefon. Jakieś kosmetyki. Taki też długopisik jak Machania. Dobra, a tutaj kosmetyki ziai, takie dla drugiej siostry, jak Gabrysia dostała. Niebieskie, dla młodej skóry. Długopisik taki z awokado, jak też Gabrynia miała. A tu jeszcze jest taki squishy świnka. O, i takie kosmetyki. Jest już marzec, więc muszę zacząć tutaj organizować wszystko do Hani Komunii i zrobić listę gości i zamówić zaproszenia, bo no musimy jakoś w marcu chyba już porozdawać, także zamówię zaproszenia i nie wiem, czy coś jeszcze w tym miesiącu, a zresztą o komunii Hani to może w następnym vlogu trochę wam opowiem. A teraz tak, biorę się za tą listę gości, bo muszę zamówić zaproszenia i to jest teraz najważniejsze, bo trochę się opóźniamy z tym. Pokażę wam jeszcze genialny rysunek Filipka. To są paleontolodzy wydobywający kości dinozauru. Zobaczcie, każdy ma jakiś sprzęt do wydobywania, kapelusze. Tutaj są kości. Tu jest triceratops jeszcze i jakiś jeden dinozaur, ale no jak to zobaczyłam, to po prostu to jest tak cudowne, tak słodkie. I tak się uśmiałam. Ja takie rysunki w ogóle zachowuję. No nie wszystkie, co on rysuje, bo on naprawdę dużo, dużo bardzo rysuje. Ale niektóre wybrane zachowuję, bo są genialne. Kiedyś mu pokażę. I w dzisiejszym vlogu to już tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i do zobaczenia już niedługo w kolejnym. Mam nadzieję, że w końcu pojawi się ten wielki haul zakupowy, jeszcze wyprzedażowy ze stycznia, z lutego. Nie pojawił się jeszcze do tej pory, ponieważ Gabrysia nie ma kiedy, wiecie, pokazać tego wszystkiego i nagrać, ponieważ ona zawsze późno wraca. W ferie też późno wracała z tej gimnastyki. Już było ciemno, kiepskie światło, no więc bez sensu, ale mam nadzieję, że w końcu się pojawi. Także do zobaczenia już niedługo. Pa, pa.